Miałem już ogólnie nie kupować podróbek z braku kasy, a ta okazała się nawet tania, 13 zł i przede wszystkim było pokazane wszystkie modele, można się tym zainspirować. Ten duży jest fajny, bo kupić nie wiem, na jakiejś ruskiej stronie czy na czymś, cały zestaw to bym kupił, już go złożyłem wcześniej i prezentuje się nawet nieźle. Poza tym, że klocki, te zawiasy są jakby w innym kolorze. Te naklejki to ja pododawałem. Po prostu poobcinałem z tych naklejek, co one były. Bo naklejek to było tylko tutaj. Tu ramionczka i ta rejestracja. Ale poobcinałem to, żeby fajniej wyglądało. Tutaj dodałem tu na rączki. Ten robot jest nawet niezły. Tylko tu jest taka wada, że zakres ruchomości tych rąk nie jest taki za bardzo, ale przerobię te rączki, żeby one były gdzieś tu, wtedy może będzie co lepiej. Bobkami fajnie może zaciskać te szczypce i otwierać. Tu ma ruchomą kabinę, tu też ma ruchome rączki, ale tu ma ostrze. Tak jak na obrazku może kręcić. Dwie zapasowe części były, ten kwadracik i to. Instrukcja jest bardzo ciekawa, można powiedzieć w ten sposób. Bardzo czytelna i ciekawa. Tak to wygląda. Słońce zasłania. Dzisiaj tak pod innym kątem muszę nagrywać wszystko właśnie przez słońce. Teraz to, co jest najciekawsze, czy ten główny robot. Teoretycznie wygląda to na zlepek jak części, ale przewrócił na tą stronę i normalnie zaszokowało mnie ten geniusz tego rozwiązania. Zobaczcie, na przykład jest jedna ciężarówka i druga ciężarówka i one się spinają bokiem. I potem inna wchodzi od góry, potem następna wchodzi od boku. Helikopter, tu jest właśnie ciekawe, helikopter rozkłada się na pół, widzicie, rozdziawia się na pół i się go przyczepia, później ten się dopycha do tyłu, mojego robota się stawia tak jak siedzi, o tak się stawia jak siedzi i ten świder się bierze na pół i się wkłada, się tworzy całość. I tu widać też właśnie te wszystkie robotki. Tam z bliska może będzie fajnie to widać wszystko. Bo nawet na internecie nie ma za bardzo zbliżeń zestawów. Tego bym chciał sobie jeszcze kupić. Ten helikopter też jest fajny, ale mi się nie podoba. Tu jest robot. Tu jest ten świder. Helikopter był do kupienia, tylko go właśnie nie chciałem i tu jest to spięte wszystko. Z tych, co bym chciał kupić, to na pewno bym chciał tego i tego. A reszta jest taka zwyczajna. Modyfikacja polegała na tym, tak jak chciałem. Nie dobierałem dodatkowych części. Wygląda to tak. Tak jak chciałem. Czyli żeby przenieść, obrócić te stawy kulkowe.
Musiałem praktycznie cały kokpit przebudować, żeby ta ręka mogła chodzić w tę stronę. Dzięki temu można zrobić dużo więcej, bardziej więcej gestykulacji. Może sięgnąć przed siebie, a przedtem nie mógł. Może coś złapać przed sobą. Przedtem to było niemożliwe. I tu był, tu przeniosłem piły. Obróciłem po prostu nogi, żeby te piły wyglądały w ten sposób. A jak przebudowałem to, trochę to niestety lata wszystko, bo nie dobierałem dodatkowych klocków. Czy tu jest ta podstawa, która była. I potem jest to. Tu na ten. Na ten skos. Dałem ręce. I to. To wchodzi na przedostatni. A tu jest coś takiego. Tu to jest trochę abstrakcja, ale... Tu są te trójkąty, kabina. I myślę, że jest dużo lepiej niż oryginał. Może nie z wyglądu, ale chodzi o funkcjonalność.